Chciałbym to zrobić szybciej, bo mnie mamuśka prosiła, ale nie da rady. No, musi się zagotować. Gili, 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 gili. Dzisiaj, moi drodzy, klasyka kuchni francuskiej, lekko zmieniona, ale rzeczywiście przekąska, która sprawdzi się zawsze. W miarę prosta w przygotowaniu, bo jedyne, czego się trzeba nauczyć, to zrobić ciasto parzone. Czyli ptysie, ale na modłę taką wytrawną, z serem pleśniowym. Składniki są kluczowe, jeśli chodzi o odmierzenie. 100 ml wody, 100 ml mleka wlewamy do garnka. Od razu do tego coś, co jest absolutnym składnikiem koniecznym do zrobienia dobrego ciasta parzonego, które to musi być lekko tłuste, czyli masło. 50 gramów na tę ilość. Czekamy, aż się masło rozpuści i całość zagotuje. Otóż głównym elementem ciasta parzonego jest to, by mąka, którą tutaj dodamy, była właściwie zaparzona, czyli tak jak babcia robiła kiedyś ciasto pierogowe. To jeden z tych przepisów, który też już kiedyś pokazywaliśmy. Jak zrobić dobre pierogi? Tu jest więcej przepisów na pierogi. Ale te z ciasta parzonego chyba wychodzą najlepiej. Ciasto niezwykle delikatne i ciasto, którego się nie piecze, a później gotuje, no bo pierogi się gotuje. Także możemy tego ciasta parzonego, które teoretycznie tylko przypisane jest do cukiernictwa, używać absolutnie do wszelkich dań wytrawnych. W miseczce odmierzona mąka pszenna. Mąka pszenna w ilości 150-160 gramów i do tego szczypta mąki ziemniaczanej, która to mąka ziemniaczana sprawi, że ciasto później po upieczeniu w środku jest niezwykle wilgotne, bo ta mąka ziemniaczana, ta skrobia ziemniaczana zapewnia właśnie nam wilgoć w cieście, a nie ma lepszych eklerów czy też ptysi, które są lekko właśnie wilgotne w środku, a nie takie wysuszone li tylko. Zagotowana mieszanina wody i masła. Zmniejszam teraz ogień na minimum. I teraz do lekko wrzącego płynu dodaję mąkę i dosyć intensywnie, szybko tę mąkę muszę wymieszać. Ciasto parzymy maksymalnie jedną minutkę. O właśnie. Jednolita, gładka, ale ciągle ciepła, więc trzeba to przestudzić. Dobra rada, pamiętajcie, żeby robić to jednak trzepaczką. Możecie robić sztywniejszą trzepaczką niż moja. Ale trzepaczką, jak wymieszacie to ciasto właściwie, to rzeczywiście nie będzie później grudek w cieście. Tego już później nie zniwelujecie. Jeżeli chcecie mieć naprawdę gładkie ciasto, warto to zrobić na samym początku. Teraz ciasto przestudzimy. Zrobię to w naczynku i dodam szczyptę mąki ziemniaczanej, ale dopiero wtedy, kiedy delikatnie już straci temperaturę. Mąka ziemniaczana do ciasta. I mieszamy. Ciasto ma mieć charakter wytrawny, to też od razu dodaję do niego składniki, które na co dzień kojarzą nam się ze zwykłą kuchnią, z kuchnią wytrawną, mianowicie sól. Z solą jednak trzeba uważać, bo później będę dodawał tutaj pleśniowy ser, który już jest z zasady doprawiony. W kuchni francuskiej prawdopodobnie moglibyśmy dodać tutaj klasycznych ziół prowansalskich, ale możemy zastąpić zwykłym tymiankiem albo odrobiną oregano. Chciałbym, żeby te przekąski miały też lekko ziołowy charakter. Suszony tymianek do środka. Teraz, kiedy ciasto już przestygło, kiedy jest dobrze wymieszane z przyprawami, dobrze wymieszane z ziołami, ładnie pachnie, możemy dodawać tutaj jaja. Jaja, które będziemy starali się wymieszać jedno po drugim. I dokładnie trzeba je wyrobić z jeszcze lekko ciepłym ciastem. No dobra. Takie powinno być, moi drodzy, mniej więcej ciasto i warto to pokazać. Gładkie, jednolite, ładnie rozciągnięte. Przestudzone ciasto, dobrze wymieszane, jest wreszcie gotowe na to, by przyjąć kolejny składnik. Klasyczny, dojrzały ser pleśniowy, jakikolwiek akurat macie pod ręką. Ważne jest tylko to, by ten ser był dobrze schłodzony. I ser, który porwany będzie na mniejsze kawałki. Nie miksujcie tego sera z całą masą. Chodzi o to, żeby te kawałki sera tam się pojawiały. Możecie go posiekać albo też pokruszyć po prostu na małe kawałeczki. Mieszamy. Gotowe ciasto, dobrze wymieszane. Przekładamy do cukierniczego worka. Formujemy masę, która jest schłodzona i ładnie powinna zostać tutaj wyszprycowana. Wielkość tych ptysiów zależy oczywiście od was. Ważne jest tylko to, by formować w miarę jednolite kształty. Uformowane ptysie wkładamy do pieca, temperatura 200 stopni Celsjusza. Pieczemy 20-25 minut, tak żeby miały szansę się lekko zapiec. Z zewnątrz, w środku jednak muszą być wilgotne, bo takie są najlepsze. Proste,
proste. A jeżeli wydaje wam się zbyt proste, to napiszcie. Zrobimy coś bardziej skomplikowanego. Zresztą do takich ptysi można zrobić wiele rodzajów farszy, które pewnie pokażemy wam w następnych odcinkach. A jeżeli taki przepis zrobicie, albo macie inny pomysł, to też napiszcie, ale obowiązkowo polubcie. Łapeczka i będzie ok. Ptysie gotowe. To, czego wam jeszcze nie pokazałem, ale na pewno zrobiłem i tutaj to widać dokładnie, posypałem je delikatnie solą. Najlepiej solą gruboziarnistą w płatkach, która dobrze pachnie i dobrze wygląda, ale też dobrze smakuje. Nie musicie tego robić, ale to kolejny dowód na to, jak można się taką klasyką doskonale bawić po wyjęciu z piekarnika. One muszą spokojnie odpocząć, nie podawajcie ich, a na pewno już nie jedzcie takich gorących. No i też na zimno najlepiej nadziewać je. Serwetka. Wszystko małecki zabrał, więc nie ma nic innego. O, pokażę wam, jak wygląda w środku. Staram się go przeciąć, pomimo tego, że jest gorący. Prosta rzecz, którą możecie zrobić z każdym takim ptysiem. To, co powiedziałem, że nadziewanie później to czysta przyjemność. Jeżeli zrobicie wytrawne ptysie, listek bazylii, suszony pomidorek i hyc. Jeżeli ktoś ma więcej sera pleśniowego, to może go po prostu z takimi suszonymi pomidorami zmiksować. Dodać. I ma gotowe przekąski. Jedna z najprostszych rzeczy, ale taka, która naprawdę może się przydać przy okazji przyjęcia, które trzeba zrobić na nieco więcej niż zwykle osób, może być gotowa w naprawdę kilkanaście minut. Samo przygotowanie ciasta zajmuje niewiele czasu. Popróbujcie, podzielcie się przepisami. Pamiętajcie, że czekam na wasze komentarze. A jeżeli chcecie więcej przepisów, poniedziałek, środa, piątek, albo ja, albo Kinga, albo Daria, albo Paweł Małecki, albo Digi, zawsze tutaj jesteśmy. Ale Małecki nie będzie zadowolony z tego kształtu. Przecież to nie chodzi też o tą perfekcję ładnego ptysia, tylko delikatnego ptysia. No. Naciśnijcie tą łapkę. Na dole, niebieską.